Szczyt NATO w Polsce, możliwe ataki terrorystów i potrzeba przywrócenia kontroli granicznych na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej. To co prawda jedynie scenariusz, ale możliwy. Właśnie z takim wariantem zmierzyło się blisko 120 funkcjonariuszy nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej, Policji, Straży Ochrony Kolei i Policji Federalnej podczas ćwiczeń przeprowadzonych w Wędrzynie i Rzepinie. Założyliśmy, że podczas odbywającego się szczytu NATO i przywrócenia kontroli granicznej na ten czas dochodzi do pewnych aktów w środkach komunikacji publicznej, w pociągu oraz w autobusie, a także podczas kontroli samochodów osobowych. Niesubordynowani pasażerowie, którzy jechali pociągiem z Niemiec do Polski, aby zakłócić szczyt NATO, zostali wyprowadzeni z pociągu przez funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań, tak samo pasażerowie autobusu. Podczas ćwiczeń wzięto pod uwagę jeszcze kilka innych możliwych zagrożeń. Podczas kontroli samochodu osobowego doszło do strzelaniny, samochód osobowy oddalił się, funkcjonariusze podjęli pościg. Założyliśmy, że po kilkudziesięciu kilometrach samochód ten zostaje porzucony, a przestępcy ukrywają się w opuszczonym budynku. Realizowaliśmy zadania zarówno na poziomie dowódczym, jak i współpracy między służbami. Wszystko przebiegło zgodnie z planem, tak jak założyliśmy. Przyświeciliśmy sobie, mówię, jak najważniejszą rzeczą było to współdziałanie, które... Współpraca funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań z innymi służbami, a zarazem świetne przygotowanie, to podstawa sprawnie przeprowadzonej akcji. Funkcjonariusze muszą wykazywać się ogromną sprawnością i gotowością do działania. Szkolimy się nieustannie, kilkukrotnie w tygodniu, mogę powiedzieć. Zarówno pod kątem fizycznym, jak i taktycznym i współdziałania z innymi służbami. Także dla nas jest to chleb powszedni. Ostatnie ćwiczenia były przeprowadzone w zgodzie z obranym scenariuszem, jednak podobne działania miały już miejsce wcześniej, w prawdziwym życiu. Fakt przywrócenia kontroli granicznej, na to też jesteśmy przygotowani. Dwa razy już była przywracana kontrola graniczna, w roku 2012 podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej oraz rok później w czasie szczytu klimatycznego. Także Straż Graniczna posiada wypracowane procedury do przywrócenia kontroli granicznej. Jak widać, służba w Straży Granicznej jest specyficzna, jednak gwarantuje możliwość samodoskonalenia ze względu na zróżnicowany charakter prowadzonych działań. Nie dziwi więc fakt, że nabór do nadodrzańskiego oddziału cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 21 października ślubowanie złożyło kolejnych 28 funkcjonariuszy. Większość z nich rozpoczęła służbę we wspólnych placówkach polsko-niemieckich w Świecku oraz Zgorzelcu, a część w placówkach, które chronią zewnętrzną granicę, czyli lotniczych, w Poznaniu, Ławicy oraz Zielonej Górze Babimoście. Planujemy przyjęcie jeszcze 20 paru funkcjonariuszy w styczniu następnego roku. Szczegółowe informacje na temat działań prowadzonych przez funkcjonariuszy nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej można znaleźć m.in. na stronie internetowej komendy.